Cześć, tu Antert i zapraszam na wspólną grę w Deadly 30. Czyli grę w stylu kontry, z tego co widziałem, w której musisz przeżyć 30 kolejnych nocy ataków zombie. Może być bardzo interesująco. Zrobię z tego dość krótki gameplay, tylko żeby pokazać, na czym polega rozgrywka. Nie wiem tylko, czy to się da grać online. No to zobaczmy, jak to się gra. Samotny wojownik. Prawie jak Rick. Nie ma tak naprawdę czołg. Zapada noc. Aha, w nocy odpieram ataki zombie, a w ciągu dnia próbuję zbierać różne rzeczy, żeby ulepszyć swoją kierujówkę i tak dalej. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. No właśnie, tego też nie wiem. Chodźmy w tą stronę. O! Dobra, i te płoty mają być z czasem coraz mocniejsze. Ciekawe, jak długo trwa noc. Odwal się od mojego płotu, ty śpinio. No nie, idą tu. Nie widzę ich. No. I co? Już? Dobra. Ta noc była wyjątkowo... Aha. Aha, na górze mam wskaźnik chyba. Nie wiem, ile czasu mogę tutaj spędzić. Bo jeśli chyba nie wrócę na czas, to będzie ostro po mnie. No. O kurde. Jak tam moje życie? No. Nie, to mnie nie obchodzi. Kurde. Przydałaby się jakaś osoba do pomocy. Pola kukurydzy. Będzie ciekawe. Ile bogactwa. Nieźle. O kurde. To mi się udało. Dobra, po pierwsze amunicja. Ostatnio miałem jej za mało. Jakieś inne zombiaki. I szybsze są. Co?
O kurde. God fucking damn. Fuck. Kurde, nic nie ma. Co to jest? Zamek? Tym razem muszę szybciej wrócić. Liczę do 10. Jak nic nie znajdę, to wracam. Czemu tak srogo dostaję w dupę w tej grze? Przecież Przecież uwielbiałem Metal Slug'a. Dobra, raz muszę to przetrwać. No odwal się od mojego domu. Kiedy ta cholerna noc się skończy? No to jest chyba przesada. O nie, z drugiej strony się dostanę. Nie chcę tego. Koniec? Holy fucking shit. Chyba sobie jaja robicie. O kurde. Hello. Eva Braun, this is a tan. I ought to shoot you, but if we don't work together, we're gonna die. Nareszcie. Może tym razem uda mi się przeżyć. Dobra, ten kretyn mógłby teraz pilnować drugiej strony. On się do czegoś przydaje? Oto dranie czerwone. Nie mam już metalu. Udało się przeżyć. Jakimś dziwnym cudem. W dwie osoby by się tutaj dużo lepiej grało. Bo by nie trzeba było samemu tego naprawiać, chodzić i szukać i tak dalej. Dobra, tu nic nie ma. Nie ma sensu tam dalej chodzić. Teraz i tak zginę. Nie mam ani apteczek, ani mnie nie stać na amunicję, ani na kolejne skrzynki. Jednym słowem, mam przejebane.
Zajebiście. Nie mam już apteczek. Jest noc. Nie mam kasy. Jestem w ciemnej dupie. Generalnie. Okej. Okay. We are fucked. O kurde. Shit. Oh, what the fuck was that? Oni są za silni, ci czerwoni. Może jakoś tutaj przetrwamy. Gdzie ona zeszła do cholery? Co za idiotka. Może to jest jakiś sposób. O cholera. Jak długo ta noc jeszcze zamierza trwać? Fuck. Ostatni magazynek. Do samego końca. Holy fucking shit. Jest jakaś cutscenka nawet. No, a później czerwone. Najsilniejsze. Ale mam klatę. God damn it, jak ja w rzeczywistości. God damn it. Zginę odważnie, walcząc do samego końca. Jestem na was gotowy. A, już nawet nie mam czym remontować. Zajebiście. Z tłami się nie za bardzo postarali. O, w końcu jakiś boss. Był. Jak w Left 4 Dead. O kurde. Grubas rozwala mój generator. Fuck. Dobra, więc to było The 30 w zasadzie. Dzięki za granie wspólne, tak jak tutaj mi gra, dziękuję. Jak to ostro dostałem w dupę. Jeśli chcecie zagrać, to nie wiem, może wam się spodobało. Nie jest to łatwa gra na pewno, mi się udało przetrwać 5 nocy. Może jakbym się trochę poduczył w to jeszcze grać, to poszłoby mi lepiej. Ale kto wie, może będę miał czas, żeby jeszcze w to pograć. Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!